przekonana, że dzisiejsze wspaniałe prezentacje pozwolą nam, słuchaczom, zajrzeć w świat prezentowany przez każdego uczestnika. Dzisiejsze wydarzenie objął patronatem swoim wójt gminy Chorzów, pan Grzegorz Sikorski, którego serdecznie witam. Wydarzenie objął patronatem honorowym starosta powiatu cieszyńskiego, pan Janusz Król. Witam wśród nas przedstawiciela Wydziału Edukacji, panią Violetę Lanz. Witam pana Mariusza, pana Ucichła i chciałabym, abyśmy ten konkurs poświęcili pamięci Zbigniewa Wodeckiego. Sponsorem wydarzenia dzisiejszego jest Gminny Ośrodek Kultury w Chorzlaku oraz Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Chorzlaku. Witam panią Beatę Parchańską, pracownika Biblioteki Wojewódzkiej. Pana Stefana Króla, pracownika Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Witam panią Halinę Morawiec, pracownika Książnicy Cieszyńskiej. Dzień dobry państwu, droga młodzieży. Ja już bardzo krótko, bo czuję to napięcie przed dzisiejszym konkursem i muszę państwu podzielić się taką swoją refleksją. Gdy tu wszedłem na salę i zobaczyłem tą scenę, tak pięknie przystrojoną, mi zaparł dech. Nie wiem jak państwu, ale tutaj wszystkim zaangażowanym w to dzisiejsze przedsięwzięcie naprawdę należą się ogromne brawa. Już współczuję dokonania wyboru, bo naprawdę poziom będzie, czuję, bardzo, bardzo wysoki. Powodzenia. Ja do śpiewania dam wrodzony. Przechwalała się na lewo i prawo, jak utalentowaną jest żadne. Pawarotti! Nie ją. Może słyszałeś? Zapraszamy Weronikę Żarnowską, reprezentującą Szkołę Podstawową w Dębowcu. Opiekunem Weroniki jest pani. Że wpadł